Witam Was moi drodzy, początek roku i naszła mnie pewna rozkmina przy okazji przygotowywania i wymyślania dla Was serii studniówkowej. Początek roku, wiadomo, studnióweczki, no wyczekiwana impreza dla wielu licealistów, maturzystów, fajnie pobawić się, ja to też odliczałem, że dobra, po studniówce to poważnie się weźmiemy do tej nauki, do matury, I tak gówno z tego wyszło, wiadomo, ale jakoś człowiek chociaż się przez chwilę łudził. Jestem rocznik 94, a więc swoją studniówkę miałem 11 lat temu i jako pierwszy rocznik, albo jeden z pierwszych, miałem tą studniówkę na takiej zwykłej sali weselnej, bankietowej, a nie w szkole. I powiedzcie mi, czy w takim wypadku, gdzie studniówka jest na jakiejś sali weselnej, a nie w szkole, to czy to dalej jest impreza szkolna? No bo nauczyciele nas straszyli, to impreza szkolna! Na którą sami płacicie i opłacacie tam wszystko, ale to jest impreza szkolna. Jak kogoś spotkamy z wódką, kogoś złapiemy na piciu, to do matury normalnie nie dopuścimy. No niech będzie. Niech ta mnie nie dopuści do matury. Ale w takim razie, skoro to impreza szkolna, to nauczyciele też chyba nie powinni pobierać, co? Czy ja się już mylę? Bo ile się ogadali przed studniówką, to głowa mała, ale. Ja paru nauczycieli to widziałem, co ledwo w pionie się trzymali, tacy byli nabzdręgoleni. I co? I to już nie obowiązuje? Hipokryzja! Że człowiek się musiał kitrać, o spod stołu coś tam polewać, czy do butelek po jakiejś cisowiance przelewać, żeby niby woda na stole czy coś takiego, a u nich regularnie na stole normalnie, czy w jakiś zbanek się przelali, a niektórzy się nawet już nie pierdzielili, normalnie butla stała na stole. No, słuchajcie. No albo to jest szkolna impreza i my jesteśmy grzeczni normalnie jak na choince szkolnej w podstawówce. Nauczyciele też przychodzą opiekować się nami jako opiekunowie, a nie na imprezę tam ze swoim mężem czy żoną, bo też to z osobami towarzyszącymi przychodzą normalnie. No albo się bawimy! No bo tutaj chyba trzeba zastosować powiedzenie, którego no nie znoszę, co wolno wojewodzie to nie w smrodzie, tak? Może tutaj będzie paru maturzystów i może to się teraz zmieniło przez ostatnie 10 lat, no dekada to dużo powiedzmy i może teraz normalnie jeszcze yy, swojego wychowawcę... Władzie, SORZE! Co, Coże, na jednego! Zapraszamy! Dajcie mi, moi drodzy, znać jak to jest, bo jak dla mnie to jest po prostu festiwal hipokryzji. Bo albo się razem fajnie bawimy, no takie pożegnanie, bo można powiedzieć z młodzieńczymi latami, wejście w dorosłość, no zaraz matura, no i nauczyciele są coś dawno, Tu już tam większość jest pełnoletnia, praktycznie jest 90 parę procent pewnie jest pełnoletni, chyba, że ktoś tam jakoś inaczej wcześniej może rok poszedł, czy coś, no, ale to już nie bawmy się w taką aptekę, no albo. Róbmy imprezę szkolną i nauczyciele niech egzekwują normalnie od uczniów, ale i uczniowie, nie wiem jak chcą, to niech przelecą się z alkomatem i jakby jaki nauczyciel był pod wpływem, to nie wiem co to tam dyscyplinarka, czy jaki przypał. No bo powiem wam tak, widzę, że prawo działa w jedną stronę tylko. A gdzie to równouprawnienie, o które tak się walczy? Moi drodzy maturzyści, bawta się tam dobrze i na wam tam zrobią. Bawta się normalnie, ogień w szopie A co, najwyżej wam tam o, ocenę z zachowania, tam o jedną obniża. Tak, to, to, to spokój, nic wam nie zrobią. Bawta się, życzę wszystkim. Ojej, kiedy to było? Były fajne młode czasy. Wszystkim maturzystom życzę udanej zabawy na studniówkach. na no co, a Was wszystkich zapraszam na kolejne odcinki serii studniówkowej. Mam nadzieję, że się chociaż tak korespondencyjnie pobawimy, może troszkę dzięki tym moim filmikom niektórzy powspominają sobie jakieś te swoje młodzieńcze wygłupy na studniówce. No co, zapraszam Was serdecznie do obserwowania, subskrybowania moich kanałów tutaj w social mediach. Oj, człowiek to stary, już zaraz trzydziestka na, na karku, gdzie to do studniówki? No, oj. No ale studniówka to w sumie jak takie weselicho, tylko są sami młodzi ludzie, no i nikt was nie kontroluje. Chociaż czekaj, na weselu też kobieta już sturcha. Może i będzie, może już starczy. To, oj, to całe życie podczas tej kontroli człowiek jest. to spokój. Dobra, nie ma co narzekać, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hej.